Jestem. Dobrze, więc dzisiaj z okazji Dnia Kobiet zbliżającego się chciałam Wam powiedzieć o tym, jak być zdrowym. Czyli jak zadbać o wszystkie nasze komórki, jak zadbać o włosy, paznokcie, płodność, jak zadbać o figurę, o zdrowie, o trawienie, żeby ten brzuch był płaski, żebyśmy się czuli lekko, jak mieć piękny uśmiech, biały, bez ubytku, no i oczywiście jak mieć piękną skórę. Także słuchajcie, to się wszystko będzie nam ładnie łączyć. Postaram się krótko. Przede wszystkim, jak wiemy, jesteśmy zbudowani z wody. Mam nadzieję, że wszyscy wodę pijecie już nałogowo, nawykowo, bo woda to nie jest to samo co kawa, co herbata, co zupa. Natomiast oprócz tego, że składamy się z wody, to my się składamy z kolagenu. Wszystkie nasze komórki składają się z kolagenu. Kolagen jest budulcem praktycznie wszystkich naszych części ciała. Jak wykonuję biorezonans analizę, to słuchajcie, naprawdę ten kolagen jest wszędzie i też jest w zębach, i też jest w oczach, we włosach, w skórze, w paznokciach, w naszych narządach wewnętrznych, w naszym żołądku, w wątrobie, w jelitach. On jest po prostu w kościach, on jest po prostu wszędzie. Więc bez dobrego kolagenu tutaj mamy problem z zadbaniem o zdrowie i urodę. Natomiast oczywiście ja jestem zwolenniczką łapek kurzych, ja je daję swojemu pieskowi, gotuję, tak. Natomiast to nie są w tej chwili ekologiczne farmy. Jak wiemy, jakość żywności jest taka, jaka jest. Niektórzy sobie zdają sprawę z tego. Młodzi niestety już nie zauważają różnicy. I to nie jest dobre, słuchajcie, że nie zauważają różnicy między dobrym jedzeniem a złym. Więc niestety suplementacja na chwilę obecną jest w zasadzie niezbędna, ponieważ jeżeli dostarczamy zarówno tych związków korzystnych, jak i chemicznych, to niestety, widzicie, to niestety to zdrowie potem będzie szwankować, bo wątroba musi swoje zrobić, a też różne rzeczy niestety się w kościach będą się odkładać i w innych miejscach. No dobrze, kontynuujemy tak jak jest. Czyli tak, pierwsza rzecz, słuchajcie, kolagen. Tutaj w Koralu, ja dzisiaj o Koralu będę mówiła. W Koralu, słuchajcie, mamy dużo promocji, takich właśnie na Dzień Kobiet, które ładnie tak potrafią nam zadbać o zdrowie i urodę. Czyli tak, pierwszym takim ważnym elementem będzie dla nas kolagen. Kolagen to jest naturalne białko, ono jest syntetyzowane przez nasz organizm, oczywiście muszą być warunki, czyli między innymi witamina C. Natomiast zawartość kolagenu niestety spada wraz z wiekiem, już po 25 roku życia nam się zmarszczki zaczynają pojawiać. No i co jest konsekwencją? Przede wszystkim skóra nie jest taka elastyczna, włosy nie są takie mocne, a więc generalnie chodzi o to, żeby ten proces zatrzymać i odwrócić. A więc jeżeli będziemy się regularnie suplementować czystym takim morskim kolagenem dobrze przyswajalnym, no to te wszystkie niedomagania zaczną się cofać. No i tutaj chciałam z Wami Wam opowiedzieć o kolagenie Promarine, czyli tym morskim. To jest naturalny kolagen, który powstał z hydrolizy enzymatycznej i ten proces pozyskiwania pozwala uzyskać bardzo wysoko skuteczny i bezpieczny hydrolizat kolagenu, czyli to jest ta forma taka najbardziej wchłanialna. Ona ma bardzo małe cząsteczki i im wyższy poziom, im niższe cząsteczki, tym lepsza bioprzyswajalność. Tutaj mamy taki dwuetapowy proces, który rozpoczyna się od łagodnej obróbki termicznej i ona sprawia, że kolagen staje się bardziej podatny na dalsze przetwarzanie przez enzymy, bo chodzi o to, żeby go po prostu przyswoić. W drugim etapie rozkładany jest kolagen na peptydy, które stanowią krótkie fragmenty białka i z łatwością są trawione przez nasz organizm. I tutaj mamy gwarancję, że on po prostu odbuduje nasze wszystkie organy. Kolagen stanowi podstawowe białko nie tylko dla skóry. Jego struktura to jest taka sieć skręconych spiral z łańcuchów aminokwasów i one tworzą taki elastyczny szkielet. Kolagen zapewnia elastyczność, gładkość, jędrność i odpowiednie nawilżenie skóry, ale też dba o nasze narządy wewnętrzne, tak jak wspomniałam. Organizm sam syntetyzuje kolagen z białek pochodzących z pożywienia, ale proces ten ulega spowolnieniu wraz z wiekiem. Wiadomo, gorzej trawimy, gorzej wchłaniamy.
Natomiast generalnie, jeżeli będziemy systematycznie, co jakiś czas systematycznie albo cyklicznie wprowadzać dobrej jakości przyswajalny kolagen, to będzie nam wzmacniała się zwiększa jędrność, elastyczność, no i całkowite stężenie kolagenu we krwi. Kolagen gwarantuje nam dobre nawilżenie skóry, gwarantuje stężenie wilgoci w skórze, łagodzi nierówności, koloryt, teksturę skóry, zapobiega wiotczeniu. Dzięki niemu mamy włosy takie mocne, błyszczące, lśniące, mocne paznokcie, które nam się nie łamią. Twarz jest promienna, gładka i nawilżona, ładna cera, ciało jest takie jędrne, słuchajcie, nie mamy tego celulitu, mamy równomierny koloryt, te narządy wewnętrzne są jędrne. No i tutaj ta perystaltyka jeli też nam się poprawi. Oczywiście, słuchajcie, nie zapominajmy o tym, że najpierw trzeba się po prostu oczyścić, prawda? Bo jeżeli zaczniemy z marszu przyjmować kolagen, mając grzyby i robaki i zakwaszone środowisko, to nie jest dobry pomysł. Więc oczywiście zaczynamy od nawodnienia, od Hydramaxu, od Coral Detoxu, potem robimy odrobaczenie Parashieldem, Parafightem. No i wtedy możemy zrobić kolowadę, czy przystąpić do kolejnych kroków, i wtedy to wszystko się będzie wchłaniać. No dobrze, kolejnym takim produktem, który tutaj mamy w promocji, to wszystko jest na Dzień Kobiet teraz przygotowane dla nas. Słuchajcie, jest selen. Selen z kolei wpływa na nasze włosy, paznokcie i na naszą płodność. Generalnie selen też możemy znaleźć w pożywieniu. Przede wszystkim w orzechach brazylijskich, w łososiu, w tuńczyku. I nawet 100 gram tuńczyka pokrywa dzienne zapotrzebowanie osoby dorosłej na selen w 99%. Selen znajduje się też w wołowinie, filecie z indyka czy w jajkach. Słuchajcie, kiedyś jadłam tuńczyka, pamiętam w Chorwacji, gdzieś u kogoś przebywałam i to był taki tuńczyk złowiony prosto z morza. I uwierzcie mi, że ten tuńczyk, który mamy w sklepach, czy tam jeżeli jesteście na wyjazdach, prawda, nawet jeżeli to są jakieś hotele, to też jest wszystko tak jak marketówka dla nas, dla powszechnego stosowania. Jeżeli chcemy coś dobrego, to musimy zjeść to tam, gdzie to było, gdzie to wyrosło, gdzie to było wyhodowane, gdzie to było krótko przechowywane. I wtedy to rzeczywiście nam dostarczy składników odżywczych. No dobrze. Jaka jest rola selenu? Przede wszystkim selen chroni nasze komórki przed stresem oksydacyjnym i wywiera bardzo dobry wpływ na nasz układ immunologiczny. I o to chodzi, słuchajcie, o tą naszą odporność głównie chodzi. Hamuje podział komórek nowotworowych i działa ochronnie na neurony i komórki mięśnia sercowego. Czyli jeżeli mamy problem z układem nerwowym, jeżeli mamy jakiekolwiek problemy kardiologiczne, słuchajcie, kardiologiczne problemy to może być duszność, to może być przyspieszony oddech, obniżone, podwyższone ciśnienie, prawda, zawroty głowy. Także to są czasami konsekwencje, ale też trzeba zacząć od oczyszczania oczywiście, natomiast doraźnie i suplementacja selenem na pewno ten nasz układ krwionośny i nerwowy w bardzo dużym stopniu zregeneruje. Słuchajcie, selen z korala składa się z dwóch elementów, czyli ma selen, ale ma też witaminę C i to stanowi, że jest bardzo skuteczny, jeżeli chodzi o walkę z wolnymi rodnikami i dzięki temu zapobiega naszemu starzeniu. Selen jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, wspiera prawidłowe funkcjonowanie enzymów, ochrania komórki przed wolnymi rodnikami i toksynami. Jeżeli chodzi o mężczyzn, to selen jest bardzo pomocny, jeżeli chodzi o prokreację, o spermatogenezę, natomiast i wytwarzanie właśnie plemników. Natomiast panie doceniają selenie, poprawę wyglądu włosów i paznokci. Jeżeli macie problem z tarczycą, co niestety też się często zdarza, to suplementacja selenem też jest potrzebna. Selen przyjmujemy rano. Osoby, które przyjmują cynk i selen, powinny pamiętać, że selen przyjmujemy rano, cynk przyjmujemy na noc. Także jeżeli mamy problem z tarczycą, to selen też będzie niezbędny. Ale też, jeżeli macie jakiekolwiek problemy stawowe, reumatoidalne zapalenie stawów, czy depresję, czy właśnie problemy z astmą oskrzelową, czy układem krwionośnym, to jak najbardziej selen będzie Wam pomocny. No i tutaj w selenie jest witamina C.
Witamina C oczywiście nie tylko przed przeziębieniem nas chroni, ale poprawia nam pamięć, dodaje nam energii, wpływa na naszą dobrą skórę i bardzo dobrze łączy się właśnie z tym kolagenem, o którym Wam mówiłam, promarinę. No i słuchajcie, teraz zadbamy o naszą figurę i zdrowe trawienie. No bo jeżeli nie mamy talii, jeżeli nam wystaje brzuch, jeżeli jesteśmy ociężali, no to oczywiście nie będziemy się czuć dobrze. Więc tutaj zaproponuję Wam pałdarko, też jest promocji. Pałdarko to, słuchajcie, jest taka kora drzewa mrówkowego. Ona rośnie w Ameryce Południowej, głównie w Meksyku. Tam po prostu mieszkają sobie mrówki. Jeżeli chodzi o pałdarko, to powiem Wam, że pałdarko jest dosyć popularne wśród Was. Natomiast, ponieważ jest to kora drzewa mrówkowego, ważne jest, żeby to była ta wewnętrzna część. Ponieważ ta część zewnętrzna, która bardzo często jest mielona, prawda, tak jak parówki, wszystko jest mielone razem, no to ona już nie ma takiej czystości i takich właściwości. Jeżeli chodzi o pałdarko, to generalnie ono ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, ale też reguluje naszą równowagę mikrobiologiczną w jelitach. No i jeżeli macie jakieś alergie pokarmowe, nietolerancje, to jak najbardziej tak. Ponieważ działa przeciwgrzybiczo, to też w przypadku ukąszenia komarów czy łuszczycy też będzie miało świetne działanie. Czyli jeżeli macie, słuchajcie, problem z układem oddechowym, na grypę na przykład, zapalenie moskrzeli, jeżeli macie jakiegokolwiek poziomu stany zapalne, infekcje dróg moczowo-płciowych, jeżeli macie zmiany jakieś skórne, choroby grzybicze, to jak najbardziej, słuchajcie, pałdarko możecie sobie połykać, ale szczególnie będzie korzystnie to wpływać na nasz stan jelit. No i teraz, słuchajcie, zadbamy o zęby. O zęby czym dbamy? Przede wszystkim pastą do zębów. Wiadomo, co jest teraz w pastach, oprócz tego, że one zawierają składniki czyszczące i pozornie odżywiające. To niestety zawierają riklosan, SLS-y, parabeny, PEGI czy chlorheksydyny. Także tutaj tego wszystkiego nie znajdziecie w Coral Brightzie, natomiast wy znajdziecie dobrze zmielony piasek z koralowca, japońska mięta i słuchajcie, to co zostało już przez Was zauważone i udowodnione przez wiele innych osób, Coral Bright zapobiega powstawaniu problemów z zębami. Czyli nie tylko doskonale oczyszcza nasze zęby, ale też zapobiega obsuwaniu jakby tutaj dziąseł. Zapobiega pękaniu szkliwa. Jeżeli dzieci nauczycie myć zęby tą pastą Coral Bright, no to, nie, to wtedy możecie zauważyć, że te zęby po prostu rosną mocniejsze. Tam nie pojawiają się ubytki, a jak wiemy, ubytki u dzieci na zębach mlecznych niestety przechodzą później, ta próchnica przedostaje się na zęby stałe. Więc wprowadzenie takiej pasty do zębów na co dzień uchroni nasze dzieci przed dentystami. A jakie są koszty wizyty u dentysty, to dobrze wiecie. I słuchajcie, jest to całkowicie pasta jadalna, także jeżeli połkniemy, tam się nic złego nie wydarzy. Jeżeli chodzi o koralowca, takiego zużytego, to oczywiście wiecie, że możecie tego koralowca po prostu po wysuszeniu, po zużyciu, możecie go rano zjeść. Także tutaj ani sam koralowiec, ani mięta japońska nie zawiera żadnych składników, które mogłyby być dla nas jakimkolwiek zagrożeniem. No i teraz słuchajcie, zadbajmy o urodę kremem. Słuchajcie, jest taka linia w koralu, Privilege. To jest linia, która szczyci się tym, że zawiera ekstrakt z kawy Kona i nie tylko. I to jest właśnie linia, która bardzo intensywnie odmładza. Jeżeli posmarujemy się takim kremem na noc, to oczywiście nasza twarz będzie się regenerować w trakcie snu. I kremy zawierają kolagen, kawę, oleje roślinne, witaminy A, C, E, likwidują ślady zmęczenia, przywracają odporność komórkową, sprawiają, że kontur twarzy staje się bardziej wyrazisty. Słuchajcie, także te chomiki, słuchajcie, możemy sobie poodciągać. Możecie sobie sam krem zamówić, możecie z jakimiś innymi promocjami. Natomiast rano rzeczywiście budzimy się i wyglądamy zdrowo, młodo i promiennie. No i co tutaj mamy, słuchajcie, w tym kremie? Mamy ekstrakt z kawy Kona,
I ten ekstrakt stymuluje naturalne procesy samoregeneracji w skórze, aktywizuje metabolizm, mikrokrążenie krwi i procesy regeneracyjne. Czyli jeżeli dokuczają Wam jakieś pajączki, zauważycie, że macie pajączki, no to ten krem będzie dla Was idealny. Acehyl heterapeptyd, peptyd 3, czyli aktywnie odgładzający składnik, to jest taki botoks w słoiczku i ten peptyd w przeciwieństwie do botoksu zmniejsza aktywność mięśni twarzy i bez zmiany minimalnej naturalnej mimiki. Czyli słuchajcie, nie robi się nam maska, tylko twarz mamy naturalnie taką gładką. Jeżeli będziemy regularnie stosować, to też mamy szansę na wygładzenie zmarszczek, ale oczywiście najlepiej nie dopuścić do tego, żeby te zmarszczki zaczęły się pojawiać. No i mamy, słuchajcie, tutaj też kwas hialuronowy. To jest składnik niezbędny do budowy wszystkich tkanek, a zwłaszcza skóry. A po kilku dniach regularnego stosowania też zauważymy, że tutaj nam się zwiększa jędrność i elastyczność. No i dzięki temu odmładzamy się. Kolagen morski, czyli to też nam się łączy, prawda, z tymi poprzednimi produktami. Ten kolagen, słuchajcie, to ryby do linii Privilege, jest pozyskiwany z ryb morskich, z płaszczek i rekinów. Kolagen morski posiada strukturę najbardziej zbliżoną do ludzkiego kolagenu, bo kolagenów jest dużo, prawda, pochodzenie też jest różne. Kolagen morski zawiera więcej pożytecznych aminokwasów niż kolagen zwierzęcy i roślinny. Ma lepszą penetrację, nawilżenie i odmłodzenie. No i tutaj jeszcze mamy witaminę C. Tak jak wiemy, kolagen nam się nie będzie wchłaniał bez witaminy C. Witaminę A mamy owoce akai, mamy aloes, mamy olej jożoba i jeszcze mamy ekstrakt z listownicy. Jak chcecie więcej, to możecie sobie na stronę koralklub.com zerknąć i tam możecie sobie więcej poczytać jeszcze o tych produktach. Także słuchajcie, dbamy o naszą urodę, o nasze zdrowie wewnętrzne, żebyśmy mieli dużo energii, żebyśmy zapobiegali chorobom, żeby nie było żadnych stanów zapalnych, żebyśmy miały ładne włosy i paznokcie. Słuchajcie, no ja byłam ostatnio w gościach, byłam w gościach u osoby, z którą jestem bardzo, bardzo związana. Ta osoba jest po chemioterapii, wyszła z tego. No ale ponieważ tam taki zaczęła mi się skarżyć na ból barku, no to zrobiłam taki masaż olejkami, słuchajcie. No ale przy okazji zrobiłam masaż tutaj karku i węzły chłonne, słuchajcie, zaczęłam masować. No i niestety okazało się, ta chemia była chyba zakończona jakoś rok czy półtora roku temu. Ale słuchajcie, tutaj po prostu, ja nie wiem, czy tego nikt nie zauważa, czy tego nie trzeba badać. Słuchajcie, to po prostu jak chcemy, to wyczujemy. Tutaj po prostu były koraliki. No, także wiecie, jak to jest z tymi takimi popularnymi lekami, z ogólnie dostępnymi. Czasami nam się wydaje, że coś jest za darmo. Nie ma nic za darmo. Wielu z nas otrzymało zdrowie za darmo. Kiedyś było zdecydowanie łatwiej to zdrowie zachować. Niestety teraz się sytuacja już komplikuje. O zdrowie musimy zadbać. Nie zawsze mamy możliwość kupowania dobrych produktów. Ja dzisiaj sobie zrobiłam, słuchajcie, na śniadanie jajecznicę ze szpinakiem. No niestety kupiłam ten szpinak w Lidlu z tydzień temu. No bo nie ma teraz świeżego, nic, nie kupię świeżego. Słuchajcie, w torebce foliowej on jest po prostu nienaruszony. Ile tam jest chemii w tym szpinaku, że on tak pięknie wygląda. Także jeżeli nie będziemy się oczyszczać regularnie, jeżeli nie będziemy tego dodatkowego balastu z siebie ściągać, to prawdopodobieństwo, że jakieś późne konsekwencje się pojawią, niestety mogą nastąpić. Także póki co pijemy wodę, oczyszczamy się i korzystajcie z promocji, które są dedykowane na Dzień Kobiet właśnie po to, żebyśmy były piękne, uśmiechnięte i żeby nam się dobrze żyło. Pozdrawiam, pa!